Widział chwałę.
będzie współuczestniczył w prowadzeniu ziemskiej fazy królestwa. Jacob will enjoy a prominent place. Jakub zajmie wybitne miejsce in the grand work incident, w wielkim dziele związanym setting up of Christ's millennial kingdom, z ustanawianiem tysiącletniego królestwa Chrystusa. Getting back to Isaiah's vision again. Znowu wracamy do wizji Izajasza. Isaiah in this vision, w tej wizji Izajasz
Lekcja ta uczy nas, iż poselstwo tej klasy Izajasza nie będzie popularne. Niewielu usłyszy i niewielu zobaczy. Niewielu otrzyma błogosławieństwo przebaczenia czy też wchodzenia z Ducha Świętego.
nasz Pan, mówiąc o Izraelu, nazwał ich ludem przewrotnym. Ich historia potwierdza to. Oni ciągle wahali się do przodu i do tyłu. Przechodząc od czczenia bożków do czczenia swego Boga.
Wizja ta jest proroctwem rzeczy przyszłych. It speaks of the time, mówi ona o czasie, when the glory of the Lord shall be revealed, kiedy objawi się chwała Pana. And all flesh shall see it together. A wszystko ciało ujrzy je razem. Only from this standpoint, jedynie z tego punktu widzenia, słowa Serafina mogą być prawdziwe. Te słowa z wiersza 6. Ponieważ ziemia jak dotąd nigdy nie była napełniona Bożą chwałą. Wprost przeciwnie. Jak dobrze wiemy, ziemia jest pełna grzechu i przemocy. Każdy zły uczynek ma pochodzenie pod panowaniem księcia tego świata. Księciem tego świata jest szatan. Lecz Bóg chciałby, aby Izajasz i wszyscy duchowi synowie w jego Ewangelii chciałby on, aby oni zrozumieli, iż zło nie zawsze będzie górować. Co więcej, Piotr pisał szczególnie do synów w jego Ewangelii. W 1 Piotra 1, a w wierszu 12 to przeczytamy, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tym usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. Szczególną uwagę należy zwrócić na słowa nam. Oczywiście to dotyczyło nas jako klasy różnego statka. Tutaj było powiedziane, iż otrzymali oni wspaniałe poselstwa. Były to pewne rzeczy, na które także aniołowie pragnęli patrzeć, wejrzeć w nie. Modlitwa naszego Pana wygląda do czasu, kiedy nadejdzie Królestwo Pana. I Jego wola będzie pełniona na ziemi, tak jak już jest pełniona w niebie. Powtórzenie słowa święty w wierszu 3. Gdzie czytamy święty, święty, święty. Ma charakter emfazy, nacisku. Innymi słowy, staje się ono przymiotnikiem stopnia najwyższego. Mogłoby być to oddane święty, bardziej święty i najbardziej święty, najświętszy. W ten sposób Jehowa na umyśle Izajasza wywarł wrażenie o swojej własnej świętości i łasce. Myśl tę potwierdzają wszystkie rzeczy towarzyszące w czasie wizji tej świątyni. Pamiętajmy o tym, że podwoje trzęsły się. Prorok aż drżał od widoku i od poselstwa. I jego pierwsza myśl dotyczyła jego własnej, braku jego własnej świętości, nieposiadania przez niego świętości. Jego nie.
tymi, których Bóg chciał mi użyć dla swojej boskiej służby. Zarówno w Ewangelii, jak i zawsze. Nikt nie jest zmuszany do służenia Bogu. Każdy żołnierz krzyża musi zgłosić się na ochotnika. I nikt nie będzie przyjmowany, tak jak się do wojska przyjmuje.
prawdziwe, jak nikt.